Jako sześciolatka zadebiutowałam popisową jazdą na czterokołowym rowerku po betonowych schodkach bez kasku, tracąc wszystkie zęby, łącznie z połamanym mostkiem oraz obrażeniami głowy, zapisując się jednocześnie w historii podwórka i pamięci kolegów zapewne do dziś. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Dzisiaj postanowiłem nagrać dla Was solowy odcinek, ale w pewnym sensie będzie to odcinek też Wasz, a właściwie niektórych z Was, ponieważ otrzymuję w dalszym ciągu od Was listy, za co jestem bardzo wdzięczny i oczywiście za pozwoleniem autorów tych listów zacytuję je w dzisiejszym odcinku. Właściwie jeden najdłuższy list, który za chwilę wysłuchacie. No ale będzie to odcinek w pewnym sensie update'em, lepiej teraz, co u mnie słychać, co u Was słychać, czyli co u moich słuchaczy. Jak Was poznaję na swojej drodze, tak jak ostatnio, na spacerze z psem na moim osiedlu w Białymstoku trafiłem na wierną słuchaczkę, lepiej teraz jak się okazuje, już od lat, która wychodziła akurat ze swoim cudownym pieskiem i chłopakiem. Słuchaczka nazywa się Ula Mojkowska, pozdrawiam Cię Ulo. Ula prowadzi profil na Instagramie o nazwie Moje Lekcje Polskiego. Uczy języka polskiego, wspiera młodzież. Znajdziecie u niej językowe ciekawostki, książki, porady dla młodzieży, która poważnie myśli o nauce i rozwoju. Czyli można powiedzieć, że to jest taki target lepiej teraz, wydaje mi się, ta młodzież podopiecznie Uli. Mam nadzieję, że Ula się ze mną zgodzi. Ula przygotowuje też do matury. Zapraszam jej na jej profil Moje Lekcje Polskiego. Ostatnio coraz częściej trafiam na Was również w moim rodzinnym mieście. 3 lata temu wyprowadziłem się na dobre z Warszawy i nie planuję powrotu. Mam nawet związaną z tym refleksję, którą podzielę się z Wami w tym odcinku. Ale zanim przejdę do informacji od Was, które nadsyłacie w formie listów, zapraszam Was tradycyjnie do Po ludzku o pieniądzach. Czekają na Was 2 odcinki. Pierwszy z Markiem Straszakiem, ekspertem z General Investment TFI SA, opowie Marek, na czym polega inwestowanie w duchu eko w funduszach inwestycyjnych oraz mój solowy o definicji historii finansów osobistych. Na pewno niewielu z Was zastanawia się, skąd się wzięły i odpowiedź może Was zaskoczyć. A co u mnie słychać? Ostatnio znowu wyruszyłem w podróż w Polskę spotkać się z podcasterami. Wybrałem się z moim ukochanym pieskiem Husky imieniem Lucky w Tatry Słowackie. Pierwszy raz byłem w Tatrach w ogóle w Tatrach i pierwszy raz w górach na Słowacji. Do tej pory tylko zdobyłem krupówki. Za to nie po raz pierwszy byłem z psem w górach i w podróży. Uwielbiam z nim jeździć po Polsce, a on uwielbia jazdę autem, na szczęście. Śpi albo ogląda okolice. Mam szczęście, że dobrze znosi długie podróże autem. Patrzy się teraz na mnie, jak dziwnie gadam do mikrofonu. Byliśmy na długim spacerze specjalnie przed nagraniem w lesie. Powiem Wam, jest tak niecierpliwy, powinien słuchać lepiej teraz o stoicyzmie, bo jest tak niecierpliwy jak jego pan, ponieważ kiedy jest czerwone światło i samochód stoi, to mnie pogania piszcząc i zawodząc. Dopiero jak ruszamy, znowu jest spokój. Jest zabawny. 2 miesiące temu był Beskid Żywiecki, mój Laki dzielnie się tam spisał, ale to, co miało nas czekać w Tatrach Słowackich, zaskoczyło nawet mnie. Po drodze na Słowację zatrzymaliśmy się w Warszawie na kawę z Gregiem Albrechtem, przedsiębiorcą, mówcą, trenerem biznesowym, inwestorem, który prowadzi też swój podcast o nazwie właśnie Greg Albrecht Podcast. I Greg wystąpił też w wielu odcinkach Lepiej Teraz. Potem od razu bez noclegu ruszyliśmy z Białegostoku przez Warszawę z przerwą właśnie na kawę. Ruszyliśmy w gęstym deszczu do Bielska Białej, gdzie zatrzymaliśmy się
w gościnie u znanego youtubera Leszka Cibora z kanału Przeciętny Człowiek. Na pewno znacie Leszka. Leszek wystąpił wiele razy w Lepiej Teraz, jak również w Po ludzku o pieniądzach. Prowadzi odnoszący sukces, naprawdę świetny, wartościowy kanał YouTube'owy. Zjadłem u niego największy wegański burger w moim życiu. Serio, tak, był tak duży, że nawet go nie skończyłem. I po spędzonej nocy i przeczekaniu deszczu ruszyliśmy z Lakim na Słowację przez górskie drogi. Trasa mało uczęszczana, nawet nie spotkałem patrolu policji nigdzie po drodze i podczas całego pobytu nie musiałem nikomu pokazywać przygotowanego i wydrukowanego QR-kodu z dowodem szczepienia, który oczywiście miałem. Musiałem się zarejestrować przed wyjazdem na stronie Corona.gov.sk w języku angielskim. To jest taka obowiązkowa rzecz, gdybyście jechali na Słowację. Musiałem wyrobić Lakiemu paszport, paszport zwierzęcia, jest coś takiego, ale można to wyrobić u weterynarza. Poświadczenie międzynarodowe o szczepieniu na wściekliznę i innych szczepieniach. Pies musiał być przypięty całą drogę do pasów w samochodzie, takie są przepisy na Słowacji. No i dojechaliśmy do liptowskiego Mikulasza, takie słowackie Zakopane, które okazało się mało przyjazne psom. W przeciwieństwie do Polski, na przykład w Bielsku-Białej, gdzie bez problemu wchodziliśmy nawet do banku, i do każdej kawiarni, restauracji, to samo jest w Warszawie, w Białymstoku, a na Słowacji zakaz jest nawet w fajnych, kultowych kawiarniach. Bardzo mi się to nie spodobało. Ale za to Słowacy zadbali inaczej, właścicieli psów i ich czworonogi, pozwalając wchodzić z psami do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Oczywiście na smyczy lub lince, ale mi to akurat nie przeszkadza, bo mojego uciekiniera i tak nie spuszczam. I tak nie spuszczam ze smyczy, bo ma nawet GPS tracker na stałe, na szelkach. Niestety w Polsce, moi drodzy, jest zakaz wchodzenia z psem, nawet na smyczy, do wielu parków narodowych, w tym Tatrzańskiego niestety. W pewnym sensie jest to zrozumiałe ze względu na wielu nieodpowiedzialnych właścicieli. No ale, moi drodzy, zastanówmy się, ilu jest nieodpowiedzialnych turystów na szlakach. Więc bądźmy bardziej fair. Wędrówki okazały się być dość ciężkie, bo to było pierwszy raz w tak wysokich górach i tak wysoko dla psa. Laki się nie męczył, tylko ja. Najgorsze było schodzenie, bo ciągnął w dół i trzy razy prawie spadłem w przepaść. No jest dość niebezpiecznie. Następnym razem na pewno wybiorę się w nieco niższe góry. Musieliśmy też uważać na niedźwiedzie. Dwa miesiące temu rozszarpały turystę w Niskich Tatrach. Jest też ich sporo w Wysokich Tatrach, więc musieliśmy uważać. Spotkaliśmy nawet strażnika, który nas ostrzegł. Musieliśmy szybko zawracać, oczy dookoła głowy. Laki tylko wąchał. Bałem się, że wyskoczy z krzaków jakiś miś. Na szczęście nie spotkaliśmy go. Były też lawiny błotne po intensywnych deszczach. Praktycznie szlaki były strumykami. Było dość ślisko, więc zawróciliśmy w pierwszy dzień. Ale następnego dnia udało nam się wejść na wysoką górę 1800 metrów nad poziomem morza. Relacja będzie wkrótce na moim Instagramie. Wrzucam też na YouTube, na kanał Psi. Taki hobbystyczny. Nie mieszam tego z Lepiej Teraz. Dla tych, którzy są zainteresowani, podam adres, a nie będę tego promował. Moi drodzy, wyjazd był cudowny. Bardzo nam się podobało. Na pewno wrócimy z Lakim do liptowskiego Mikulasza. Pójdziemy na inne szlaki, nieco niższe. No ale planujemy zwiedzić Sudety, bo tam można chodzić z psem. Całe Sudety, Karkonosze, Góry Sowie, Stołowe, Izerskie. Beskidy też można, poza Babią Górą niestety. Także jeśli macie jakieś fajne propozycje do zwiedzania i akurat pochodzicie z tamtych rejonów, to piszcie w komentarzu lub w mailu na adres kontakt@lepiteraz.pl. Chętnie Was odwiedzę, napiję się kawy, jeśli mieszkacie w Sudetach lub w okolicach Beskidów lub innych gór, w których nie obowiązuje zakaz wchodzenia z psami. Bardzo dobrze mi się myśli w czasie wędrówek, bardzo dobrze mi się planuje w czasie wędrówek. Jest to element, można powiedzieć, wzbogacania mojej kreatywności i polecam wszystkim samotne wędrówki lub w parach. Jeżeli nie macie nikogo, to z psem. To jest naprawdę coś wspaniałego. Samotne podróżowanie bardzo wzbogaca o doświadczenia.
poznaje się więcej ludzi, oczyszcza umysł, uczy samodzielności. W trakcie wędrówek, tak jak powiedziałem, dużo planuję. Mam też czas na bycie tu i teraz, w czym bardzo pomaga pies, który trzyma cię w tym właśnie niepowtarzalnym momencie, który dzieje się właśnie na twoich oczach. On nie myśli o przeszłości, o przyszłości, nie ma zmartwień. Jest tylko droga, planowanie, kiedy odpoczniesz, ile masz wody w butelce dla psa, czy on daje radę iść, kiedy jest odpoczynek i jaki szczyt chcesz zwiedzić. To wszystko. W podróż zawsze zabieram ze sobą sprzęt do tworzenia podcastów i vlogów. Kupiłem ostatnio iPada do obróbki treści audio i wideo. Staram się, by był wkrótce moim jedynym sprzętem do pracy. Chcę zminimalizować moją pracę, czyli ograniczyć się do jednego małego, lekkiego urządzenia. To wymaga pracy i nauki nowych aplikacji, co nie jest łatwe. Nigdy nie byłem zbyt pojętny, jeśli chodzi o apki lub programy. Ale już umiem obrabiać wideo na nim w aplikacji LumaFusion, audio w programie Ferrite i teraz uczę się obróbki audio podcastów, nagrywania wywiadów zdalnie online, właśnie tylko dzięki iPadowi poprzez aplikację Anchor.fm, która należy akurat do Spotify. Także jeżeli macie jakieś doświadczenia z nagrywaniem zdalnych wywiadów, to też piszcie do mnie, chętnie posłucham waszych doświadczeń. Jak jakość, w jaki sposób poprawiacie tą jakość, jakich mikrofonów używacie. Ja w podróży nie rozstaję się z moją parą mikrofonów Zoom H1, Zoom H1N. Cały czas je ze sobą mam. Do nagrań w domu, czyli moim studio, tak można powiedzieć, kupiłem słynnego Blue Yeti. To już dość stary mikrofon, ale jary, jak to mówią. Mam nadzieję, że poprawi jakość dźwięku. Chociaż z tego, co wiem, to nie narzekacie na mój minimalistyczny sprzęt od lat, Zoom H1. Nagrałem w sumie już około 400 odcinków do wszystkich podcastów w ciągu ostatnich 5 lat mojej przygody z podcastingiem. Do nagrań wideo używam trzech kamer, trzech, ponieważ jedna jest sportowa, malutka, 26 gram, Insta360Go2, kamera do vlogowania na statyw, Sony ZV-1, i drona Mavic Mini 2, którego się ciągle uczę i powiem wam tak, nagrywanie z psem na lince przy pasie dostarcza wielu wyzwań, nagrywanie z drona, ale mam nadzieję, że wkrótce to opanuję. Do dalszej pracy, kolejnych nagrań podcastów nie potrzebuję żadnej zachęty. To, że mnie słuchacie, jest wystarczającą zachętą, a dodatkową wisienką na torcie stanowią listę, którą od was otrzymuję i wasze historie, którymi się dzielicie. W ciągu 5 lat otrzymałem wiele listów, wiele wiadomości w mediach społecznościowych, za które jestem bardzo wam wdzięczny. Publikuję niektóre z nich za waszą zgodą, kiedy chcecie na przykład podzielić się waszą historią. Taki właśnie list dzisiaj przeczytam. Zacznę od dwóch krótszych i zakończę tym najdłuższym. Te listy stanowią lekcje i dlatego postanowiłem je przeczytać. Pierwszy. Radku, chciałem ci podziękować za treści, które tworzysz. Twój podcast jest dla mnie bardzo inspirujący, a dziś już wiem, że moja niezgoda na bezmyślną konsumpcję, krzywdzenie zwierząt, znieczulicę, wieczną pogoń za statusem, ignorowaniem tego, co mamy z myślą, że jest nam dane, że nam się należy, zdrowie, zmysły, woda, tlen jest czymś ważnym, o czym warto głośno mówić. Za miesiąc przyjdzie na świat mój syn. Ciąża była pełna obaw ze względu na chorobę, o której dowiedziałam się 2 lata temu, a która prawie odebrała mi życie. Z dnia na dzień. Kiedy działałam i wykonywałam kolejne badania, powtarzałam sobie, że robię wszystko, na co mam wpływ. Jestem od jakiegoś czasu w procesie zmiany. Czytam, szukam swojej drogi. Wiem, że to dobra droga i wierzę, że uda mi się odnaleźć dla siebie dobre miejsce, które da mi rozsądny dostatek i spełnienie. A mój byt nie będzie już warunkowany przez etat w korporacji. Życzę ci dobrze dziś i każdego dnia. Wykonujesz kawał świetnej pracy. Jeszcze raz dziękuję, Marlena. Pozdrawiam cię, Marlena, i życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia dla ciebie i całej twojej rodziny. Drugi list od Damiana. Dobry wieczór, Radku. Nie wdając się w zbędne wstępy, jedno słowo. Dziękuję. Dziękuję za to, że jesteś, za twoje inspiracje i podcasty. Moja sytuacja jest zwyczajna, niezwyczajna. Dopadł mnie COVID-19 i wczasuję się w szpitalu. Już jest dobrze, ale na początku było trochę słabo. Obniżona saturacja, wysoka gorączka i kaszel. Wiesz, że z tlenową maseczką w głowie przelatywały mi odcinek z Piotrem Pogonem, twoje solowe odcinki z okresu nowotworu o stoicyzmie i Wiktorze Franklu. Ostatecznie Epiktet i podział na rzeczy zależne od nas i niezależne. Ta jedna myśl
mnie uspokoiła. Także, że tak powiem, praktycznie zastosowanie stoicyzmu i filozofii lepiej teraz w życiu. Pięknie pozdrawiam, Damian Chyjek. No i moi drodzy, ostatni list, dość długi, który otrzymałem od słuchaczki Martyny. Pozwólcie, że wam go przeczytam na koniec tego odcinka. Drogi Radku, od wielu dni nie opuszczała mnie myśl o napisaniu do ciebie maila. Dlatego też w końcu się za to zabrałam i oto piszę. A ty możliwe, że to czytasz, albo i nie. Załóżmy jednak, że czytasz. To wprawia mnie w lepszy nastrój. Słucham twoich podcastów od dłuższego czasu. Obserwuję działania, inspiruję się, relaksuję, szukam drogi, pocieszenia, motywacji. Lubię słuchać twoich gości, dla mnie często nieznanych, a w efekcie końcowym stających się w moich oczach kimś więcej niż tylko osobowością z podcastu. Przedstawiasz nam słuchaczom autentyczność, coś, co zanika we współczesnym świecie na rzecz pięknej iluzji, w którą wierzy duża część społeczeństwa. Jak na ciebie wpadłam? Natknęłam się na podcast z dr Olszewską, która jest moim wykładowcą oraz moim promotorem. Twój podcast nauczył mnie, że warto mówić. Warto mówić na głos o tym, jak było, jest nam ciężko. Jaką drogę przechodzimy, aby w końcu poczuć wewnętrzne spełnienie, spokój lub czuć, że jesteśmy na właściwej dla nas drodze. Dlatego też chciałam podzielić się z tobą moją historią, pokrótce, of course. Jako 6-latka zadebiutowałam popisową jazdą na 4-kołowym rowerku po betonowych schodkach bez kasku, tracąc wszystkie zęby, łącznie z połamanym mostkiem oraz obrażeniami głowy, zapisując się jednocześnie w historii podwórka i pamięci kolegów zapewne do dziś. Zęby na szczęście mleczaki, mostek udało się zaszyć, ale niestety od tego momentu pojawiły się komplikacje związane z urazem głowy. Po dłuższym czasie zdiagnozowano epilepsję, czy jak to woli, padaczkę. I to jest moment, w którym moje życie zmieniło się w pasmo decyzji, które nie powinny mieć miejsca. Można sobie wyobrazić, jaka była kolej rzeczy. Chuchanie, dmuchanie, troska rodzicielska na najwyższych obrotach, trudny czas, zwłaszcza dla rodziców. Ja natomiast dojrzewałam w poczuciu strachu, lęku, w cieniu choroby. Nic dobrego z tego nie mogło wyjść. Tak więc, jak wyrosłam i zbuntowałam się przeciwko wszystkim mnie, stawianym przez najbliższych oraz lekarzy, wyprowadziłam się z domu kompletnie. Nieprzygotowana ani emocjonalnie, ani tak najnormalniej na świecie do życia jako dorosły człowiek. Okazało się, że jestem chodzącym lękiem. Moje poczucie wartości na minus 100 tysięcy. Zero działań, zero wiary, tylko strach. Co najgorsze, przeszłam tak przez życie jakieś 10 lat. W międzyczasie zacząłem mieć problemy związane z kręgosłupem, czyli wszystko co możliwe, żeby utrudnić ci funkcjonowanie w życiu. Na dzień dzisiejszy kręgosłup szyjny i lędźwiowy do wymiany. Granica operacyjna od 3 lat. Wstrzymuję to siłą woli, będąc w ciągłym, przewlekłym bólu. A pierwszym treningiem, jakiego się nauczyłam, to kichanie w podporze. W przeciwnym razie, jedna z trzech przepuklin pozwala sobie ściąć mnie z nóg na 2 tygodnie. Każdy neurochirurg rozkłada ręce, nie znając przyczyny tak szybko postępujących zmian w moim kręgosłupie. Mam wiele zwyrodnień, przepukliny i coś tam jeszcze. Często odcina mi czucie w rękach. Nie muszę wspominać o kolejnej serii mojej ulubionej odpowiedzi nie. Sport. Nope. Aktywna praca. Nope. No to może chociaż w góry. Nope. Punktem kulminacyjnym był moment, w którym kompletnie przestałam radzić sobie z emocjami. Życiem. Kiedy moje życie rodzinne wisiało na włosku, zdiagnozowano u mnie nerwicę lękową ze wszystkimi możliwymi objawami somatycznymi. Nie polecam. Mój terapeuta rozłożył ręce, ponieważ to nie była kwestia umiejętności radzenia sobie z emocjami, a coś, na co nie mogłam mieć już wpływu, ponieważ mój już chory układ nerwowy nie poradził sobie z ilością stresu. Najprościej mówiąc, przegrzał się. Zasugerowano farmakologię, o zgrozo, ryzykując komplikacje związane z leczeniem padaczki. Jakaś część mnie potrafiła trzeźwo myśleć, więc zrezygnowałam z leczenia ciężką farmakologią. Zabrałam się za literaturę, czytanie, analizowanie, małymi krokami budując świadomość, ucząc się. Robiąc sobie wewnętrzne sesje, wychodziłam z dołka. Czytałam każde źródło związane z nerwicą i metodami leczenia bez farmakologii. Ciężka przeprawa z wieloma upadkami. Ciężkie pół roku walki i pracy nad sobą spowodowały, że udało mi się powoli wychodzić z nerwicy. Do czego zmierzam? Otóż zaczynam 4. rok pracy nad swoim rozwojem osobistym. Nad odbudowaniem swojego poczucia wartości, a raczej nad jego zbudowaniem. Nad cieszeniem się z tego, co daje mi dzień. Ukłony w twoją stronę. Wiele nauki czerpię z twoich podcastów. Dziękuję bardzo. Na dziś mam 35 lat, a moje pierwsze studia rozpoczęłam właśnie 1,5 roku temu. Tak, wiem, późno.
Przez większość życia z troski o mnie dałam sobie wmówić, że jestem zbyt słaba, aby je skończyć. Dla wyjaśnienia chodzi o padaczkę. Choroba ta ma wiele skutków ubocznych, ale również wiele ograniczeń, o których rzadko się rozmawia. Schematy, w jakich żyłam. Ograniczenia narzucone przez środowisko lekarzy spowodowało, że zamknęła się w sobie, ograniczając dostęp świata do minimum. W tym momencie jestem epileptykiem z chorym kręgosłupem i wieloma chorobami towarzyszącymi, który w pełni wziął odpowiedzialność za swoje życie. Studiuję. Nauka jest dla mnie przyjemnością i o dziwo, mimo prognoz, mam stypendium naukowe. Trenuję bieganie oraz trening siłowy, oczywiście z wykwalifikowanym trenerem personalnym, ucząc się stale wciąż swojego organizmu. Dla ciekawości, trenuję 6 razy w tygodniu treningi biegowe, połączone z siłowym, plus do tego ćwiczenia rehabilitacyjne, co daje mi łącznie około 2,5 godziny codziennej aktywności. A owocem tej pracy na dziś jest pozbycie się 70% dolegliwości bólowych. Wow! I pomyśleć, że przez całą swoją edukację miałam całożyciowe zwolnienie z WF-u. No, bo chora. Mam marzenia chodzić po górach wysokich. Jestem świadomym konsumentem. Zdrowa oraz racjonalna dieta to mój konik. Uwielbiam kuchnię świata i gotowanie. Moim narkotykiem jest muzyka oraz koncerty na żywo. Kocham taniec i wszystko, co nie jest materialne. Postawiłam własną siłą, determinacją, mój organizm do właściwego stanu, by móc funkcjonować, nie oglądając się na opinie lekarzy. Można tak wiele wymieniać, wiadomo. Natomiast są dni, kiedy wątpisz lub wypadasz z drogi. Wtedy na ratunek zawsze przychodzi Twój podcast. Gości, których zapraszasz. Ich historie, doświadczenie, Twoja misja. Nie wiem, czy Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś pewnego rodzaju paliwem napędowym. Pewnie tak, dla takich osób jak ja. Wiem, że to długi wywód, ale chciałam, żebyś wiedział, w jak wielkiej skali działasz. Jak wiele dobra przynosisz dla ludzi słuchających. Wielkie dzięki za pracę, jaką wykonujesz, za autentyczność i szczerość. Wiem, że jestem na początku swojej drogi, ale cieszę się, że to właśnie Twoje podcasty są moim towarzyszem na dobre i na złe. Best, Martyna. Martyna, ja bardzo dziękuję za podzielanie się swoją historią. Jesteś niesamowita, jesteś silną osobą, jesteś osobą, która pokonuje wszelkie przeciwności i nie boi się o tym głośno mówić. Bardzo dziękuję za podzielenie się Twoją historią. Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i czekam na Wasze listy. Pozdrawiam, hej. To był podcast Lepiej Teraz. Jeśli Ci się podobał i masz ochotę na więcej moich treści, treści solowych, zapraszam serdecznie na patronite.pl/podcastlepiejteraz. Dołączając do grona patronów, otrzymasz dostęp do tajnej grupy na Facebooku, specjalnych solowych podcastów i 50% zniżki na kurs online Niezniszczalni, który znajdziesz też na stronie niezniszczalni.ideamen.tv. W tym kursie przygotowałem kilkanaście godzin lekcji audio i wideo dla wszystkich tych, którzy przechodzą trudny okres w życiu, tragedię, chorobę, czują zagubienie, mają problem z relacjami, są przytłoczeni pędem życia i wyścigiem szczurów. Zostań patronem Lepiej Teraz i otrzymasz ten kurs za połowę ceny. Także serdecznie Was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia wkrótce.